8 lat i 8 miesięcy tej mojej tu pracy, to w Elblągu po pierwsze powstała silna instytucja administracyjna, bo Urząd Marszałkowski był tu reprezentowany przez delegaturę. Byli tu pracownicy, którzy wszyscy podlegali swoim przełożonym w Olsztynie. To nie była samodzielna placówka, nie byli samodzielni pracownicy, nie pracowali na rzecz subregionu elbląskiego i Elbląga. Dopiero z moim przyjściem Biuro Regionalne w Elblągu stało się instytucją kreującą pewną rzeczywistość w Elblągu i w subregionie i pracownicy realizowali zadania, które były nastawione na rozwój Elbląga. Gdy ja zaczynałem pracę, było 10 etatów, a pracowało 7 osób. Dzisiaj mamy tu 19 etatów, czyli dwa razy więcej stanowisk pracy. Oczywiście można powiedzieć, że my wszyscy chcemy, żeby administracji nie było, ale gdyby te stanowiska nie powstały tu, to albo powstałyby w Olsztynie, albo nie powstałyby stanowiska pracy, które pracują na rzecz subregionu elbląskiego. Bo jedna część to było rozszerzenie zakresu funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego w Elblągu o pewne funkcje, które są przypisane Urzędowi Marszałkowskiemu i taką najważniejszą częścią to jest zespół Biuro Promocji i Informacji Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego i to jest ważny zespół. Pracują trzy osoby, ale te trzy osoby pomagają ludziom przygotować się do inwestowania takiego, w którym mogliby wykorzystać środki unijne. Naprawdę tych klientów jest dosyć dużo. Oni często przychodzą do mnie pytać się, jakie są możliwości inwestowania i przekierowuję ich do tych moich dziewczyn, bo tam same dziewczyny pracują. Wydaje mi się, że jedną z ważnych rzeczy, które mi się udało zrobić, to Elbląg w ciągu tych 8 lat, mimo braku takich warunków, znaczy potencjał jest, a warunków nie ma, stał się jednym z najsilniejszych ośrodków działających na rzecz dróg wodnych w Polsce. I to nie jest trza przechwałka. Naprawdę dzisiaj, jeśli mówimy o drogach wodnych, jeżeli szukają fachowców od spraw dróg wodnych, to szukają ich w Bydgoszczy i w Elblągu. Ja do Urzędu Marszałkowskiego wchodziłem ze swoimi już pomysłami. W Urzędzie Marszałkowskim, tak jak mówiłem, pracuję właściwie od 2006 roku, a jako dyrektor od 2007, od 10 marca. Ale pomysł na pętlę żuławską zrodził się w 2000 roku. I to była inicjatywa prywatna, można powiedzieć, Zbyszka Ptaka, który wtedy zajmował się kulturą w Stegnie, prowadził ośrodek kultury. A ja byłem wtedy dziennikarzem. I wtedy zaczęliśmy robić spotkania i pytać się, czy drogi wodne Żuław, Zalew Wiślany, Kanał Elbląski mogą stworzyć markowy produkt turystyczny. I z tego zrodziła się pętla żuławska. Projekt, który dzisiaj zrealizowany w latach 2010-2012, w 2015 został uznany za najlepszy projekt na rzecz dróg wodnych w Polsce i w 2015 roku przyjął ponad 100 tysięcy turystów. I drugi projekt, z którym wszedłem do Urzędu Marszałkowskiego, to jest projekt rewitalizacji kanału elbląskiego. To też jest związane trochę z Radą Miejską, bo drugim moim wnioskiem, gdy zostałem radnym, to był wniosek o przystąpienie Elbląga do, to się nazywa Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego. Ja dodam, że w tym moim wniosku było już uzgodnione, że jeżeli Elbląg wejdzie do tego związku, to nazwa tego związku ulegnie zmianie. Czyli jest to Związek Kanału Elbląskiego. Mam trochę żal do prezydenta Słoniny, że nie wyegzekwował tego uzgodnienia, bo związek miał być przeniesiony do Elbląga i miała być zmieniona jego nazwa. Ale gdy Elbląg przystąpił do tego związku, to jednym z pierwszych działań, to nie był mój pomysł, teraz mówię, to był pomysł pani Pańczuk ze starostwa elbląskiego, było zrobienie takich fiszek projektowych na różne działania
różne przedsięwzięcia, które należałoby zrobić wokół kanału Elbląskiego, żeby beneficjentem tego posiadania tego zabytku były także gminy elbląskie. O tym programie przeciwpowodziowym też warto powiedzieć, bo to wielki program wartości 650 milionów złotych, ale tak naprawdę, gdy myśmy pojechaliśmy na pierwsze spotkania, program to był kompleksowy program zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. To pieniędzy dla Elbląga nie było. Uważano, że Elbląg jest miastem i wszystkie sprawy związane z podtopieniami, z zagrożeniami, to powinna obejmować infrastruktura kanalizacyjna, a nie ma to nic żadnego związku z zagrożeniem powodziowym. I chociaż tu w Elblągu byłem wówczas w opozycji wobec prezydenta Henryka Słoniny, to wspólnie udało nam się przekonać, że zagrożenie Elbląga jest mniej spowodowane niedrożnością kanalizacyjną, a bardziej tym, że z jednej strony mamy drużno, czyli duży obiekt wodny, z drugiej strony mamy zalew i przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych może całe miasto zostać zalane, bo jeżeli zetkną się ze sobą spływające wody z jeziora Drużna z Cofką na Zalewie Wiślanym, to Elbląga już nikt nie uratuje. No i tak udało nam się pozyskać około 36 milionów złotych na ochronę przeciwpowodziową. Zainteresowanie międzynarodowymi drogami wodnymi wynika z tego, że wykorzystanie Zalewu Wiślanego i Portu Elbląskiego, które są na trasie międzynarodowych dróg wodnych, a Port Elbląski jest w konwencji AGN, czyli konwencji o europejskich drogach wodnych, jako jeden z 10 polskich portów śródlądowych przewidzianym do rozwoju, może tak naprawdę rozwijać się nie tylko przez wybudowanie kanału przez Mierzeję, ale przez rozwój właśnie systemu międzynarodowych dróg wodnych. I myśmy stworzyli pierwszy i w zasadzie do tej pory jedyny profesjonalny zespół, który działa na rzecz rozwoju międzynarodowych dróg wodnych. Nasza koncepcja, którą opracowaliśmy między 2007 a 2011 rokiem rewitalizacji międzynarodowej drogi wodnej E70, została włączona do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, do strategii rozwoju transportu. Niestety nie ma na nią w tej chwili pieniędzy i o to walczymy, bo kierunki rozwoju państwa są inne. Ale to nie znaczy, że tam się nic nie dzieje. Jeżeli kanał przez Mierzeję da Elblągowi możliwość rozwoju portu do przeładunków 1,5 miliona ton rocznie i rozwoju turystyki na Zalewie Wiślanym, to aktywowanie Wisły, zbudowanie drugiego portu w okolicach Bydgoszczy, intermodalnego, który będzie łączył przeładunki wodne z przeładunkami kolejowymi i transport do Warszawy i tam zbudowanie portu, to te wszystkie naczynia spowodują, że Elbląski port będzie mógł przeładować 3,5 miliona ton ładunków rocznie. I kanał przez Mierzeję też jest taką ważną częścią mojej działalności, związanej z Urzędem Marszałkowskim, ale to jest też ta moja działalność, którą ja wniosłem do Urzędu Marszałkowskiego. Bo nie wiem, czy Pani, jak Państwo pamiętacie, wczoraj był tworzony rząd i rząd, który obiecywał, że ten kanał wybuduje, ale rząd PiS-u decyzję o budowie kanału podjął w momencie, gdy już nie miał realnej władzy. 27 października przegrał wybory, 12 podjął uchwałę o budowie kanału przez Mierzeję. I w tym czasie były dwa dokumenty, które dotyczyły kanału przez Mierzeję. Ja jeszcze oczywiście nie byłem tutaj pracownikiem. Była moja książka, wydana w 2005 roku, na podstawie dokumentacji, którą 10 lat wcześniej, w 1997 roku, stworzył profesor Jednorał. I z nim współpracowałem, tą książkę stworzyłem. I było opracowanie, którego wykonanie zlecił prezydent Słonimir. I uchwała rządowa jest oparta nie o opracowania rządowe, a opracowania tutaj zrealizowane w mieście Elbląg.
I od 2007 roku działa konsorcjum na rzecz budowy kanału przez Mierzeję. Jestem członkiem założycielem tego konsorcjum. I to też nie jest przesada. Może dwie, może trzy osoby pracowały nad wszystkimi dokumentami, które zostały stworzone na rzecz kanału przez Mierzeję. W tej chwili nasze biuro realizuje taki projekt Bitwy Morskie Południowego Bałtyku. Myśmy zrobili tutaj koncepcję takiej bitwy morskiej. To nie robiło wprost biuro, ale robiła lokalna organizacja turystyczna Kraina Zalewu Wiślanego, której nie całkiem przypadkowo jestem prezesem. I te bitwy morskie będą zrealizowane. Jest duże zainteresowanie, tyle że szczególnie Duńczycy i Niemcy, oni mają taką koncepcję budowania wszystkiego od podstaw i bardzo skrupulatnie mówią nie tak szybko, nie tak szybko. Stwórzmy najpierw lokalne koncepcje, a później zróbmy na cały południowy Bałtyk. Jedną z ostatnich takich inicjatyw, która trwa 3 lata, jest żeglarski Puchar Bałtyku Południowego.